Patoreakcja, o mój Boże! Mata patorekreacja? Dobra, oglądamy to zaraz. Oglądamy piosenkę Maty i słuchamy. Nowa nuta mapy, Maty jest nowa. Patorekreacja jest nowa, no o! Zobaczmy. Nuta Maty? Kurwa, nie wiem, on z Linkiewicz coś nagrał, bo ja widziałem coś takiego na Facebooku. Ostatnio za teledysk ktoś wyleciał normalnie. Nie ma dupy, cycków itp. Please. Nie chciałbym bana dostać dzisiaj, bo chcę koopa dokończyć. Patoreakcja. Okej, patoreakcja. O 15.30 Solar i Białas w asyście ochroniarzy, policji i straży miejskiej pojawili się w liceum Instytutowego w Warszawie. Ich wizyta trwała niespełna 15 minut i nie zakłóciła matur, które odbywały się w tym samym czasie. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że się pojebało. Dzwonią telefony u mnie na chacie, dzwonią telefony moim ziomalom. Chcą wiedzieć wszystko o Macie, wszystko o Pato. Dyrka wkurwiona chodzi w tej we w te po sekretariacie i myśli nad karą dla mnie za to, że jestem wkurwionym dzieciakiem, jestem zniszczonym dzieciakiem. Leżałem zawsze w tym płaszczu na Emily Blatter i bezdomny kupił herbatę mi, żebym nie zamarł. Widziałem kokę i widziałem Xanax, jak graliśmy w poker bez ubrań w gimnazjum. To pojebane, no ale leżę na podłodze i czekam na karę. Oczy przykrwione, jakbym dostał gazę, cool. Na głowę popite browarem. Mój ziomo to ja. Błagam, nie mówcie tego mojej mamie. Trap life, wow. Ema ten młody matczak. Gdyby nie, czekałby mnie poprawczak. Wowła, big boy, słyszy tylko bla bla. Młody matczak. Ale to gra w tenisa, patrza. To moja patoreakcja. Młody matczak. To moja patoreakcja. To moja Mat, młody matczak. To moja patoreakcja. Mojej mamie uśmiechnięte panie zaprosiły ją na wsiadanie w Polsacie. Chcą wiedzieć wszystko o Pato, wszystko o Macie. Przecież i tak nie skumacie. Czeka pod szkołą na ostatni dzwonek z kamerą i mikrofonem. Pytają o nas i o to, czy handlujemy mefedronem. Potem szybki wywiad z wicedyrektorem. Ktoś straży mnie pozwem od zniesławienia, a ktoś protokołem nie czuje się dobrze. Ja pierdolę. Ale w sumie przepraszam, Batory był tylko symbolem, a bluzę musiałem założyć. Normalny to w sumie zrozumiał. Oprócz Krystyny Pawłowicz. Kretynie, po co to robisz? Piszą mi w DM z frustrowanej matki o demoralizacji ich dzieci i rodzina. Ja tylko mówię, jak żyją, to wy mówiłyście, jak mają to robić. Nie wiem, o co chodzi, po polsku mi wchodzi do głowy. Ej, ej. Nie wiem. Chciał posłać do wojska mnie jaki mówi. Mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty pierdolisz? Moim rodzicom co zrobiłbyś mi jako rodzic? Przad, ale nie palcie papierosów. Słucha Robert Makłowicz, słucha tego masto. Prezydent i Włody, więc nie mogę zasnąć, gada o mnie miasto. A ja siedzę na chacie i wcinam pierogi. Pod kosem z herbatką jak Baby Yoda, czytam film, bo moja morda jest pod okładką. Przekroju i woga, paparazzi horda chce nas wziąć na sobie. Okej. Zajebisty teledysk. Ewa ten młody matczak. Gdyby nie, czekałby mnie poprawczak. Wowła, big boy, słyszy tylko bla bla. Młody matczak. To moja patoreakcja. To moja patoreakcja. Mat, młody matczak. To moja patoreakcja. Okej. To moja Mat, młody matczak. To moja patoreakcja. Napisał mi jakiś Kasper, a że cross ma. O, Diables. Ja docenił, usunął wiadomość. Ja pierdzielę. Został tylko banan na mordzie. Robię fotę w żabce i robię w Biedronce. A jak już zarobię kaskę, to tam rodzicom za edukację i kupię cztery inne. Chociaż już mają ze cztery inne. Szukają afery, media debilne. Wiadomo, czy pachnie ich zachowanie podłe. Kocham moją mamę i tatę, pierdolę tylko patologię. Mój ziomo to zrobił 14, jak sam miał 13, z 50, 15, zdjęła mu zębami spodnia. Media pisowskie chciałyby zająć się matą seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem. I sam za to kiedyś odpowiem, ale najpierw odpowiem wam. Fajny tekst. Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki. Jacek Kurski, chuj ci wciąż złożę. Dobrze! Bo chciałbym w spokoju dorosnąć. Moi ludzie rządzą. Mój ziom palił krak jak miał bardzo mało lat. Ale wyszliśmy na prostą i chuj. Co jest? Dzielę Polskę na pół jak zabór pruski. Mówi o mnie Kuba Wojewódzki. Pomoże Śląsk, wojewoda łódzki. Dziennikarz ludzki, Tomasz Czwonkoło. W szkole na Włosie. Ale Zelinkiewicz. Język francuski. Pała. Język polski, dwuja z minusem, bo mało kto wierzył w Michała. Dziś moja lektura jest omawiana na seminariach, w karaoke barach, na rekolekcjach. Zajebisty przekaz i zajebisty teledysk. W Stanach na Włosie polskim zrobiłem zamach, bo nie lubię zasad. Język francuski, pała i pała i pała. I napisała o mnie francuska prasa. Super niania i twój masażysta. Głupim kurwom
leci piana z pyska. Tydzień do świąta, ja mam singla. Wyżej na top 50 Spotify niż las Krista. Wow, let it snow. Ej. Nice. Robimy włam do mainstreamu. Ale siada ta piosenka, naprawdę. Moim zdaniem jest zajebista. Jak mam się czuć? Ja jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat. Kiedy Gosia Halbe lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokarczu. Dali się ponieść fantazji, nobla dostanę jak kupię se marka z Westcamu do mojego składu fantazji. Ale jak tylko odstawię ten plan, mamu ja latam. Za rok wykupię billboard na Manhattan jak sfera Ebasta. Pato, proto, plasta, kraje, kontynenty, miasta. Zwiedzę z drużyną jak billboard i z latam. Słyszeli nas wszędzie. Za dużo informacji, PPC. Widzieli w nas tylko łaka i łaka i jeszcze jedna. Łaka. Zagramy w Tokio, w Londynie, w Toronto jak baka. Ziemia to rondo, ja wchodzę w to driftem tak jak Sonic, lawa na Dakar. No bo chciałbym skakać ze szczęścia na World Tour. I dopiero nawet wtedy nasze mieszkanie. Wszystkim jak możecie zrobić dookoła świata. Emata, czyli Mata, oficjalnie pozamiatał. Ja pierdolę tej. No trudno jest z dwóch słów wykrzesać więcej. Ale zajebista. Kurde, zajebista. Naprawdę, mega mi się podoba. Zajebisty teledysk, giga mi się podobał. Mega fajny. Na Song Requesta można czasem puścić. Fuck. Ja nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle. Mi siedzi strasznie. Nie wiem, czy to kwestia, że naprawdę głośno miałam to na słuchawkach, czy co, ale... Ej, dobry no. W chuj. No ja mówię, że Mata to kozak. Nie, siada! Ale z teledyskiem siada, nie? Z tak, teledyskiem giga teledysk siada. Robi robotę. Fajne, pogu. Fajne. Fajny tekst. Actually pogu. Fajne. Naprawdę spoko. Ale Mata to ogólnie chyba git, no nie? Git artysta, jak to mówią. Kurwa, dobre to jest. Pierwszy raz tego słyszę, tam połowy to pewnie nie zrozumiałem, ale kurwa, mocne w chuj. Już pomijam, kurwa, że teledysk jest kurwa dobry. Nie wiem ile osób, kurwa, jak długo przy tym pracowało, ale no kurwa, kurwa, kozak, fajnie, no. A były momenty, że mnie, kurwa, ten utwór rozpierdolił, tak na łopatki mnie, o ten. O parę momentów, kurwa, że się prawie z krzesła spierdoliłem. Super, Michał, śpiewasz. Łapka w górę i to z dwóch kąt. To z dwóch kąt, byczku! O, tu nie masz suba, proszę. Git, teledysk, ale piosenka taka se. Ile tam jest nawiązań, jak tam jest gęsto po prostu. Jest pieprzonym geniuszem ten człowiek, no. Tam jest gęsto, tam jest taki tekst. O! Rozwinę opis. O, kurwa, ile osób tu pracowało, ja cię pierdolę. Matko święta. Matko boska, ile osób tu pracowało, nie no kurwa, dobra praca, nie? Montaż, scenografia, kostiumy, make-up, dwie kamery, kurwa, gaffer, co to jest gaffer, nie wiem co to znaczy. Steadicam. Lead compu, nie wiem co to znaczy, postproducent. DI, nie wiem co to jest, online, co online? Grip. Nie wiem co to jest grip. Łapkę mu daj, no dam, ja rzadko daję łapkę, bo o tym nie pamiętam tak szczerze.